W tym zadaniu mamy wyznaczyć natężenie prądu w każdej gałęzi. Podejście do tego typu zadań zawsze jest takie samo. Oczywiście natężenie prądu w każdej gałęzi wyliczymy korzystając z prawa Ohma. Rezystancję wszystkich oporników znamy z treści zadania, czyli można powiedzieć, znamy ten mianownik. Żeby obliczyć I z tego wzoru, to trzeba jeszcze obliczyć napięcie na każdym rezystorze, a potem podstawić do tego wzoru i gotowe. Do tego celu trzeba uprościć układ maksymalnie jak się da, to znaczy trzeba obliczyć jego rezystancję zastępczą. Najpierw ten układ po lewej sprowadzimy do takiej postaci. Czyli będzie trzeba policzyć rezystancję zastępczą do tego układu równoległego i do tego układu równoległego. Tak jak powiedziałem, mamy tutaj układ równoległy. Dlatego jak chcemy obliczyć rezystancję zastępczą, to musimy skorzystać z tego wzoru. Najpierw sprowadziłem układ do wspólnego mianownika. Od razu też obróciłem ułamek do góry nogami, w wyniku czego otrzymałem wzór na rezystancję RZ1. Po podstawieniu danych wyszło mi, że rezystancja zastępcza tych dwóch oporników jest równa 0,91 Ohma. Z rezystorem R3 oraz R4 zrobimy dokładnie tak samo, no bo one również są połączone równolegle. Po sprowadzeniu do wspólnego mianownika i po obróceniu ułamków z tego obliczymy rezystancję zastępczą RZ2. Po podstawieniu danych otrzymałem, że rezystancja zastępcza RZ2 jest równa 9,90 Ohma. W kolejnym kroku ten układ zastępczy sprowadzimy do jeszcze prostszej postaci. Tym razem również mamy układ równoległy, dlatego żeby obliczyć rezystancję zastępczą, to musiałem dodać do siebie odwrotność RZ1 i RZ2. Cały czas robi się to dokładnie w ten sam sposób, a po przekształceniu z tego można obliczyć RZ1-2. Podstawiając dane, otrzymałem, że rezystancja zastępcza RZ1-2 jest równa 0,83 Ohma. Do układu wchodzi natężenie prądu o wartości 1 A. A rezystancja zastępcza dla całego układu, czyli RZ1-2, jest równa 0,83 Ohma. Mogę w takim razie już wyznaczyć spadek napięcia na tym zastępczym elemencie. Przekształciłem sobie to równanie i podstawiłem dane. Za natężenie prądu wstawiłem 1 A, a za rezystancję zastępczą 0,83 Ohma. Napięcie na tym zastępczym rezystorze jest równe 0,83 V. I teraz jest bardzo ważny moment. W niezbędniku już o tym wspominałem. W układzie równoległym napięcie na każdej gałęzi jest takie same. A więc skoro napięcie na tej zastępczej rezystancji jest równe 0,83 V, a ona tak naprawdę składa się z takich dwóch rezystancji połączonych równolegle, to również takie same napięcie panuje na tym zastępczym rezystorze i na tym. Na razie jest dobrze. Znamy już napięcie na tym elemencie i na tym. A znamy również rezystancję zastępczą tych oporników. Bez problemu obliczymy, ile wynosi prąd I1 oraz prąd I4. Znowu korzystamy z prawa Ohma. Wszystko to, co do tej pory obliczaliśmy, zapisałem tutaj. A więc tak, za UZ1 wstawimy 0,83 V, a za RZ1 0,91 Ohma. Natężenie prądu I1 jest równe 0,91 A. Natężenie prądu płynącego w tej gałęzi wyznaczymy dokładnie tak samo, a to znaczy korzystając z prawa Ohma. Natężenie prądu I4
jest równe 8,33 razy 10 do minus drugiej ampere. RZ2 stawia większy opór dla prądu niż RZ1, przez co przez RZ1 płynie większy prąd. Po prostu im mniejszy opór stawia element, tym łatwiej przez niego płynie prąd.